Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku Thronebreaker, Wojna Krwi, Wiedźmińskie Opowieści. Od razu zarzućmy sobie okiem do karczmy, właśnie, bo tutaj mamy jakieś rozmowy, między innymi z Willemem, czyli naszym synem. Jak tam, synu? Poznałeś już moich doradców? Próbowałem. Oni nie chcą ze mną rozmawiać, milkną, kiedy się zbliżam. Nawet Reinhard. No, dziwisz się? Cóż, przyznasz chyba, że mają powody, żeby być podejrzliwi. Tak. Mają. Ja widzę, że przede mną dużo pracy. Weźmiesz się do niej za chwilę. Najpierw porozmawiajmy. Powiedz mi o tych swoich reformach. Musisz być z nich dumny, skoro tak naciskałeś, żebym ich przypadkiem nie cofnęła. Matko, drwisz ze mnie. Jeśli chcesz, chętnie opowiem ci o edyktach, które wprowadziłem. Ale nie po to, żebyś je obśmiewała. Jeśli twoje reformy są dobre, nie masz się czego bać. No, a teraz mów. Zacząłem od zmian w jures poli i prawach składu. Mewę słuchała w skupieniu. Z każdym słowem jej sceptycyzm ustępował miejsca dumie. No, czyli dlatego dobrze. Właśnie cofnąłem z pali przywileje targowe. Milczysz, matko? Tak. Bo nie lubię przyznawać się do błędu. Omówimy jeszcze to wszystko, kiedy nastanie pokój. Na naradzie lordów. Dobra, powiedz co mi wiesz, coś więcej o generale Ebdachim. Lubię wiedzieć, z kim walczę. Na swój sposób przypomina mi ciebie, matko. Doprawdy. Jest dumny, pewny swego, nie lubi kompromisów. Potraktuję to jako komplement. A co nas różni? Poza brodą? Pogarda. On zachowuje się, jakby widział w nas jakąś inną, niższą rasę. Wiesz, jak niektóre elfy. Całą północ traktuje jak jakąś dzicz, którą trzeba ujarzmić, złamać. Byłam w Edirn, wiem o czym mówisz. I nie pozwolę mu na to. Matko, wiem, że Nilfgaard nigdy nie pokonał cię w boju, że odnosiłaś zwycięstwo za zwycięstwem, ale błagam, nie lekceważ go, on zrobi wszystko, wszystko, żeby wygrać. No, to zobaczymy. Chciałam ci podziękować. Ale za co? Że zdobyłeś się na to, żeby przyjechać na spotkanie, żeby się układać. Ja nie umiałabym tego zrobić. Walczyłabym do końca. Wiem. Nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby... Więc nie myśl, proszę. Zostawmy to wszystko za sobą. Porozmawiamy później, synu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o rozmowy z naszymi tutaj doradcami, z naszymi gośćmi, czy towarzyszami podróży. Tymczasem, oczywiście, do odbicia jest kolejny... jakiś garnizon, można powiedzieć. Nocna warta. Night Watch. Ciekawe, czy po angielsku tak nazwane. Cóż my mamy za ok... Aha, no tak, bo to jest normalna, standardowa walka. Także tak, pieseła nie chcemy. Werbliste niekoniecznie. Teraz tak, adeptka pójdzie tu. Raila pójdzie tu. Czy my chcemy Gascona w tym momencie? Może na razie nie. O, kundla procarza też może nie... Chociaż kurde, no... Okej, ten moim zdaniem będzie troszeczkę lepszy. Zakończ wymianę. No i standardowo, oczywiście w pierwszej kolejności lecą karty, które będę chciał sobie skopiować. Czyli tak, adeptka z Aretuzy. O, pani Margarita opowiadała na werblistkę, nam o tym. Na werblistę. Okej, widzę, że tutaj ataki. No, ty mały gnoju. Dobra, zróbmy tak. Do zera. Świetnie. Kolejną adeptkę wyciągniemy sobie. Właśnie Rylon. 101, 102, 103. Dobra, kolejna... Aha, ty teraz tak. Cyk, cyk. Kolejna adeptka i również pójdzie na derbistu. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług studencki. Świetnie, koniec tury. Rzuca to już do tylniego rzędu tylko i wyłącznie? 152. Nie, też do przedniego, no 4. Trudno. Okej, zarzucimy tak. Chyba coś się ulatnia. Koniec.
Gracz spasował, okej. I to jest mi na rękę oczywiście, bo my również pasujemy i mamy masę kart na kolejną rundę, mianowicie werblistów, ale to już jest taka ta nasza taktyka odwieczna, można powiedzieć. Na szczęście nie dociągnęliśmy żadnego werblisty. Zakończamy wymianę, bo nic więcej nam jest niepotrzebne. Zarzucamy sobie werblistę. Lewa, brawa. Koniec. Lewa, brawa. Lewa. No nie bij mi tu werblisty, ty. Dobra, posiłki. Chociaż wiecie co? Otóż to. Otóż to. Wolałem zapobiec temu spaleniu karty jakiejś dobrej. Zastanawiam się, czy księcia Wilema. A ten co? Zadaj wrogiej jednostce 5 punktów obrażeń, jeśli jednostka jest. Jeśli jego siła jest parzysta. No tutaj mamy siłę parzystą. Ale dobra, spróbujmy zrobić teraz tak. Raz. Kółko to samo. 3, 4. Kółko to samo. 6. Może nas atakować. Nie ma problemu. Cyk, cyk. Dobra. A w sumie mogłem go zaatakować umiejętnością Mewę, ale spokojnie. To, co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią, nie? Tego pana trzeba będzie zlikwidować. Najmniejszego problemu raczej nie będzie z tym, żeby go zlikwidować. Bo możemy zrobić w sumie tak. Cyk, 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 cyk. I tyle, dziękuję, koniec tury. Na razie nie wyciągam sobie jednostek tymi werblistami, bo nie ma sensu. Sobie zarobimy całe pole. A my tego nie chcemy, tutaj dodatkowo sobie wrzucimy. Tak, koniec tury. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Alchemik. A w zasadzie nowicjusz z Vicovaro. Piąta panna z Vicovaro. Zwariowałeś! Tak. Nie trzej z tym! Koniec tury. No. Zawsze mamy ofensywę, nie? Na kartach. Ulala, proszę pana. Ale tak to my bić nie będziemy. Może być jeszcze tak. Zarzućmy mu kartę. A, w zasadzie muszę dałem mu kartę, a teraz nie wiem, czy ja przecież głupio zrobiłem, bo ja pięciu... dałem mu 11 punktów. A nie jestem w stanie użyć umiejętności Mewy, żeby książę Wilhelm do nas wrócił. Więc to jest taki myk. I teraz tak, na pewno tego tutaj by trzeba było zlikwidować. Koniec tury. Tego nie było w podręcznikach. Kolejny nowicjusz. Świetnie. Wolę proces. Cyk. Łatwiej jest. Cyk. Cyk. W razie poparzeń skonsultuj się ze znachorem lub uzdrowicielką. Chyba tak. Pyk, pyk, pyk. Okej. Dostałeś kiedyś kamulcem w kępę? Załatwmy to szybko i boleśnie. Możemy zrobić. Tak, możemy zrobić. Dobra, powzmacniajmy troszeczkę naszego tego Gascona. Tak, to bijemy po swoich oczywiście tych. Bijemy po swoich... te tarczak, które nie liczą się oczywiście do ogólnego rozrachunku, do ogólnej sumy punktowej, więc tutaj już pas nic nie powinien więcej zrobić. Namierzone. Tak, 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 kolego. Na pewno ci się uda. Chociaż może zniszczyć na końcu naszą jedną jednostkę. Tutaj werblista ma już tylko wyłącznie dwa. Ale niestety walka dobiegła końca, więc dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Panowie czarni musieli ustąpić pola. Już po raz nie wiem który. To moje. To moje. Ciekawy jestem, czy będziemy mogli w miarę jakoś tak bezpiecznie się poruszać później. Jak tu mogę wejść?
po wszystkich tych obszarach, żeby sobie na przykład wyczyścić całkowicie mapę. Okej, wiecie co, odbędziemy szybką podróż tutaj, z tego względu, żeby się nie cofać, a tutaj już sobie z tego rozdroża pójdziemy w lewo, bo to był taki ślepy zaułek, można powiedzieć. O, a co tu się dzieje? Otok. Mewę dotarła w okolice Otoku, cena. Miasta słynącego niegdyś z licznych manufaktur i hut. Dziś większość z nich była zamknięta. A czemu? Kiedy Mahakam otworzył bramy dla ludzkich kupców, ci szybko odkryli, że tamtejsza broń jest tańsza i lepsza niż towary z Otoku. Karawany zaczęły omijać Rivie, kierując się w góry. Widząc nadciągających Liryjczyków, Nilfgaardczycy porzucili miasto, zostawiając za sobą otwarte bramy. Nie uciekali jednak z pustymi rękoma. W ich taborze jechało kilkanaście wyładowanych po brzegi wozów. Ciekawe, co w nich jest. Coś ciężkiego. Odparł Gascon, mrużąc oczy. Spójrz tylko. Każdy wóz jest zaprzęgnięty w dwa konie. Zostawiają głębokie ślady. Pościg za Nilfgaardczykami. Powiedziała Mewę. Należy do mnie. I do mnie wróci. Do ataku! Królowa spięła konia ostrogami i puściła się w pogoń za Nilfgaardczykami. Ci, widząc, że nie unikną walki, wstrzymali marsz i przyjęli formację obronną. Nie ma, kurde, rozkradania mojego dobytku z Rivi. Frajerstwo się szerzy, Nilfgaardczyki, kurde, czarni. Kołota jedna. Będą kraść. To moje, oddawać. Dobra, co my tutaj mamy? Dobierz egzemplarz tej jednostki. Odrzuć wszystkie egzemplarze tej jednostki z ręki i talii. Okej, zadaj wrogowi dwa punkty obrażeń, że... Okej. To na pewno tak. To mi jest niepotrzebne. Adeptka z Aretuzy się przyda. O! Zakończ wymianę, dziękuję. Wstać! Cokolwiek wieziecie, należy do mnie. Powiem tak. Doganiają nas! Dalsejfel! Powiem tak. Nie. Dziękuję. Dobrze, teraz tak. Adeptka. Ciekawe, mnie czy tutaj, kiedykolwiek kurde, spłacę dług studencki. No i będą mnie męczyć. Będą mnie męczyć, skubańcy. Jak sobie życzysz, pani? Adeptka, świetnie. No. Denerwujące gnojki. Wiecie co, zróbmy tak. Dostałeś kiedyś kamulce w gębę? Dziękuję. Zostanie mi tylko jeden. Nie będą nas tu obijać. No naprawdę, kusznicy. Serio. W kółko to samo. Okej. Okay. No ale dobra, zrobią przynajmniej trochę miejsca dla... Zrobią trochę miejsca dla jednostek, które właśnie w tym momencie wbijają na arenę. Cyk. Cyk. Marnuje się w wojsku. Cyk. Marnuje się w wojsku. Jezus Maria, sami werbliści. Sami werbliści. Willem. No niech będzie Willem. Król musi podejmować trudne decyzje. Dobrze. Parę strzałów będzie. Alba! No, prawie dałem się. Chociaż wiecie co, zróbmy tak. To nic osobistego. Gdzie mamy... O, właśnie, tego mi brakowało. Raz trafiłem trepa z 200 kroków. Tyk. Dodatkowo dyszka, więc jak dyszka, to zabierzemy sobie go razem ze sobą. Z Willemem. Rajesz! Cyk. Dziękuję. Oddawać, co ukradliście.
No, naprawdę, panowie. Patrzcie, co się dzieje z wami. Gniecie. Diable. Okej, może być i tak. Nikt nie ucieknie! Zaatakujmy sobie tego. Dlaczego? Dlatego, że będę swoich obijał. Będę swoich obijał. Będę miał później miejsce na wyciągnięcie, wiecie, jednostek, nie? Okej. Okay. W zasadzie jednej jednostki, bo ten i tak byłoby ty. A, no i gracz spasował, bo w zasadzie już nie ma nic więcej. Ja mógłbym tutaj cokolwiek jeszcze wrócić. Pyk. Są większy. Nawet możemy go zrobić do zera, patrzcie. Jeszcze się wzmocni gaską. Dziękuję. Oddawać. Dość! Nie będziemy umierać za ten słom! Ale już umarliście. Oddawajcie. Mewe własnoręcznie zakuła w kajdany dowódcę nilfgaardzkiego oddziału. Młodego szlachcica z pedantycznie przyciętym wąsem. Jak się okazało, dobrze znał wspólną mowę. Co jest na wozach, kapitanie? Złom, wasza wysokość. Odparł Nilfgaardczyk, po czym dodał, widząc zdziwienie królowej. Nasi inżynierowie planowali wykorzystać manufaktury w Otoku, ale okazały się zbyt prymitywne. Dostałem rozkaz, żeby wywieźć wszystkie metalowe części. Mieliśmy je przetopić na groty. Nagle uleciała duma ze zwycięstwa. W Mewę wezbrała złość na Nilfgaardczyków i wstyd. Wstyd, że dla najeźdźców jej ojczyzna była tylko małym, zacofanym krajem, który nie nadążał za resztą świata. Mewę zatrzasnęła z hukiem skrzynię. Jedźmy do Otoku. Miasto robiło przygnębiające wrażenie. Sypiące się mury, wybite okna. Mieszczanie patrzyli na wkraczającą armię spod łba. W milczeniu. Do czasu, aż zobaczyli Wilema. Wówczas rozległy się gwizdy. Mewę postanowiła zwrócić się do tłumu. Mieszkańcy Otoku, jesteście wolni. To koniec nilfgaardzkiej okupacji. I początek nowej! Postradałeś zmysły, człowieku? Nie rozpoznajesz naszych sztandarów? Masz przed sobą liryjską armię. Sztandary poznaję i owszem. Służyłem pod nimi 15 lat w randze sierżanta. A potem wróciłem do mojego rodzinnego miasta. I co tu zastałem? Nędzę, pani. Wszystko podupadło za sprawą krasnoludów. Od lat zalewają Rivie swoimi towarami. Naszym kowalom nie opłaca się już nawet palić w piecu. Mówisz, może że to liryjskie wojsko? Kolory niby się zgadzają. Ale broń? Nie powstała w naszych kuźniach, tylko w Mahakamie. U naszych najgorszych wrogów, których widzę w twoich szeregach. I to razem z księciem Wilemem, który dopiero co klękał przed czarnymi. Jaką wolność nam zwrócisz, pani? Co najwyżej taką, że będziemy żebrać o chleb we wspólnej mowie, nie po nilfgaardzku. Żebrać? O czym ty mówisz? Bez cła na mahakamskie wyroby nasze warsztaty upadną. A ty, pani? Nie dość, że nie próbujesz odciąć kraju od ich towarów, to sama je tu sprowadzasz, maszerując pod ramię z krasnoludami. Krasnoludy to nasi sojusznicy. Pomagają nam. Bo mają w tym interes. Tylko i wyłącznie dlatego. Dość tego. Masz szczęście, człowieku, że królowa jest miłościwa. Ja kazałbym cię ściąć. Rozejść się! Nim Mewę opuściła rynek, Barnaba Beckenbauer poprosił ją o rozmowę. Tak szczerze, w słowach tego człowieka jest wiele prawdy. Wiem. Czego chcesz? No właśnie, ja co masz interes? Nie chcę się przechwalać, ale ja chyba umiałbym pomóc. Słucham? Niby jak? Wszystko, co tu robicie, krasnoludy z Mahakamu robią dwa razy lepiej i szybciej. No właśnie. Musicie znaleźć sobie jakąś niszę, zrobić coś innowacyjnego, a tak się składa, że innowacje... To twoja specjalność. Nieskromnie mówiąc, to tak, zgadza się. Poza tym, może warto byłoby pokazać temu miastu, że nie ludzie mogą zrobić dla nich coś dobrego, a nie tylko kraść im pracę i szczać do mleka.
Zastanowię się, Barnabo. Zastanowię i dam znać. Przed wyruszeniem z otoku królowa zwołała radę. Proponowano różne rozwiązania, ale ostateczna decyzja należała do Mewy. Zainwestuj w podupadłe warsztaty, zignoruj problemy, nie, na pewno nie, powierz zarząd manufakturami Barnabie. Tylko, że prawdopodobnie z Barnabą musiałbym się w tym momencie pożegnać, jako kartą. Myślę, że można spokojnie zainwestować w podupadłe warsztaty. Królowa uznała, że nie może pozostawić mieszkańców Otoku bez pomocy. Czas, żeby znowu zabrzmiały wasze młoty i miechy! Weźcie to złoto i pokażcie, na co was stać. Niestety, mimo wsparcia władczyni, riffskie warsztaty nie były w stanie konkurować z krasnoludami z Mahakamu. I kilka miesięcy później musiały się znów zamknąć. Mewę straciła wiele pieniędzy, nie zyskując nic w zamian. No to kurde, jak sobie nie potrafią robić z tych mieczy, to niech sobie, kurde, znajdą co innego do roboty, w czym są lepsi od krasnoludów. Ja pierdzielę. Dlaczego ja mam się tym przejmować? Powiedzcie mi, dlaczego ja mam się tym przejmować, jeżeli oni nie potrafią robić jako... Ostatnią manufakturę szlak trafił. Jak żyć, królowo? Zajmij się czymś, co potrafisz lepiej niż, kurde, tworzyć broń. No what the fuck? Robią... Wolny rynek. Jeżeli krasnoludy robią coś taniej i lepiej, to ludzie chcą kupować taniej i lepiej. Jeżeli wy robicie coś dłużej i gorzej, no to zróbcie coś innego, a nie narzekajcie, że wam jest źle. No ja pierdzielę, jak taksówkarze kuźwa z Uberem, nie? Panie, widzisz tych mieszczan? To riffowe, których przyłapałeś w Mahakamie na kradzieży złota. I uchroniłeś przed gniewem krasnoludów. Chcą się odwdzięczyć. Aha, zwdzięczno. No to pieniądze przyjmę, jest najbardziej. Jak tylko narzekać potrafią, ja pierdzielę, zamiast wziąć się do roboty jakiejś uczciwej, porządnej, takiej, co potrafią najlepiej. Niech się rolą zajmą, w Mahakamie nie uprawiają zboża, bo nie mają jak. Proste, proste. Ależ wieje. Ależ wieje. Ach, ależ wieje. Dobra, mam kapliczkę, którą mógłbym sobie wykorzystać, ale mam full. Jeśli chodzi o moje morale. Trochę mnie to irytuje, takie, wiecie, narzekanie. O Jezu, proszę pani, bo oni robią coś taniej i lepiej i ludzie chcą od nich kupować, a nie od nas. Niech robią inny interes. Wyeliminuj nadzorców niewolników, nie pozwól, żeby zginęła jakakolwiek jednostka, użyj zdolności swojego dowódcy. Okej. Zobaczymy, czy będzie trudne, czy nie. Siła robocza. Niewolnicy i nadzorcy niewolników, czyli ten atakuje niewolnika za każdym razem o jeden punkt. Ten z kolei zadaje dalej najsłabszemu z wrogowi, czyli nam, jeden punkt, czyli dostajemy 3 punkty i jeśli siła tej jednostki jest wyższa od nadzorcy niewolników, przynajmniej go w ciało. No dobra, to czyli w takim razie widzę, tutaj mamy alchemików, fleryjskiego i ładunki, czyli ładunki na alchemików. Ten konny rabuś oznaczymy, aha, czyli tego konnego rabusia trzeba będzie wzmocnić o tyle, żeby oznaczenie na przykład na tego przeszła ilość punktu. No dobra, no to w takim razie tak, wzmocniamy oczywiście kosyniera. Cyk. Później tak, oznaczamy tego. Świetnie. To też alchemikiem trzeba będzie wzmocnić, tak. Jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Okej. Teraz tak. Zastanawiam się teraz, jak to zrobić, bo jak tutaj wzmocnię... muszę jakąś kartę zagrać. Tak czy inaczej, oddajmy tutaj alchemikowi ładunek. I ten powinien dostać do jednego, jeśli dobrze widzę, do jednego, jeżeli chodzi o punkty, to też zostawmy to na razie. Okej, okay. Znaczy do dwóch w zasadzie. Okej, mamy 12, więc o! I teraz jest taka akcja, że możemy zrobić tak.
i możemy zrobić... Lewa, prawa, lewa! Tak. I jeszcze na wszelki wypadek możemy wzmocnić tutaj naszą jednostkę najsłabszą, żeby ona nie zginęła. Okej. Dobra, i mają 11. Świetnie! On the stick. Kundle zespali. Jej! Udało nam się... Kolejny. Kolejny udało nam się ładnie wyswobodzić posterunek. Garnizon. Jak zwał, tak zwał. Jeszcze to. I co jest przed nami? Jeszcze parę rzeczy do pozbierania, jeśli widzę. Tak. Jeszcze parę rzeczy i chyba też... Dobra, bo nam się nie zresetowała... nie zresetowały nam się morale, więc na spokojnie możemy nadal z nimi iść, jeżeli byśmy mieli jakąś standardową bitwę po drodze. To zobaczymy. Cóż tutaj jest? Tutaj znowu ludzie mają jakiś problem. Pyk. Pyk. I tutaj co? A, informacje. Dobrze. Które teraz są pro mewe. Wasza wysokość, kapłanka, która sprawuje pieczę nad tą świątynią, posiada fragment magicznego przedmiotu, który mógłby nam się przydać, ale za nic nie chce się z nim rozstać. Mówi, że nie odda go za żadne skarby. Co mamy zrobić? No oczywiście możemy zapłacić za to i proszę bardzo, jest karta skompletowana. Nie wiem, co to jest za karta. Zaraz zobaczymy. Sztabik i nowe karty. O! W zasadzie nie sprawdzałem. Zadaj wybranej jednostce 10 punktów obrażeń, jeśli przeżyje, wzmocni ją o 25. Wow! Czyli jesteśmy na plus 15. Jakby nie patrzeć. Ograniczenie. Przechwyć brązową jednostkę wroga. Ciekawe. Po 5 turach, na koniec tury zniszcz 3 losowych wrogów. To jest spoko, smoczy sen, tylko że... rzucane na samym początku, prawda? Rzucane na samym początku. Zobaczmy, czy mamy coś tutaj. Aha, w ekwipunku mamy raporty. W ekwipunku mamy raporty, które już w zasadzie widzieliśmy. Czy my coś tutaj jeszcze mamy, czego ja nie odkryłem? Nie! My jechaliśmy na półtoraku, nie? Dokładnie. Nie wiem, co mi tu widnieje jako jeszcze karta nieodkryta, czy też karta, której ten wykrzyknik mi tutaj widnieje, bo tak. Jeżeli chodzi o rozbudowę, to mamy praktycznie no, cały warsztat, cały mój garnizon mamy ulepszony. Więc nie ma w zasadzie nic, co moglibyśmy więcej zrobić. Przed nami już prawdopodobnie jakaś ostatnia prosta. Zamek w Rivi. Wygląda na to, że nasza podróż zbliża się do końca. Pytanie, jaki to będzie koniec? Otóż to. Przed nami nie lada zadanie. Widok tych murów zawsze napełniał mnie dumą, ale teraz, kiedy stoję po drugiej stronie, żałuję, że nie wybudowaliśmy ich choć trochę niższych. I tutaj, słuchajcie, sobie skończymy, dlatego że prawdopodobnie następny odcinek będzie ostatnim. Pewnie wszystko pociągniemy do końca. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I do zobaczyska w następnym. Trzymajcie się, na razie.